Ja do Kai. To ja. Cześć. Hej. Łukasz, zostawiam cię tu z tym. Cześć. Hej. To ja jestem Kaja. Mam na imię Daria, mam 45 lat. Przyszłam do was z jednym z najgorszych tatuaży, jakie mogliście widzieć. Ale jesteś kolorowa. Ty też. Prawdziwe królowe życia. Jaka jesteś uśmiechnięta. Widzę, że chyba normalnie jesteś super nastawiona dzisiaj, tak? No, bo wiadomo, przyszłam do chyba najlepszego tatuażysty, tak? Yes. Kaja jest przepiękną, fajną, młodą kobietą, wydziaraną, więc bardzo mi się to podoba. I chyba nadajemy na tych samych falach. Co z czym do mnie przychodzi? Przychodzę z problemem. Na tatuaż, który ładnie nazywając lekko się nie udał. Należy przykryć czymś cudownym, jakąś perełeczką, no i wiem, że mi w tym pomożesz. Jak to się stało, że masz brzydki tatuaż? Znaczy, działam bardzo mocno w mediach społecznościowych i trafiłam do tatuażysty, który teoretycznie robi fajne tatuaże. Doszliśmy do jakiegoś takiego układu biznesowego, że ja poprowadzę mu fanpage, on mi zrobi w ramach podziękowania ten tatuaż. No, ja zrobiłam fanpage, a tatuaż się nie udał. Ach, rekiny biznesu. Traktuję to jako takie doświadczenie, taki mem życiowy, że to, co tanio i po znajomości nie zawsze wychodzi dobrze. Co przedstawia ten tatuaż? To jest ważka na kwiatuszku. No i co mogło pójść nie tak? Pierwowzór. Okej. Nie znam się, ale chyba spoko. Szczerze, to jest turbo brzydki. No masz. Jak to? Ale nie, 5-4 lata temu to był, wiesz... Nie? No, nie, no dla mnie jest przepaskudny. Nie, oczywiście o gustach się nie dyskutuje. No to w takim razie chcę zobaczyć efekt końcowy. Na pewno? No, i tak teraz mam się rozebrać? No, muszę to zobaczyć. Naprawdę? No. Dobra, czekaj, bo ja mam, wiesz, trochę się przygotowałam, pokaż, trochę nie. Czekaj, noga idzie. Idzie. Nawet pedikir zrobiłam dzisiaj, wiesz? Dlaczego w ogóle on jest z dupy strony, jakby, wiesz, czemu on w ogóle jest na odwrót? Ja chromole, sorry Daria, ale to jest mega brzydkie. Ta ważka, którą przedstawia ten tatuaż, jest w ogóle dupą do przodu. Ty, akurat orientacja ważki najmniej mnie szokuje. To jest po prostu największym jednym z takich bardzo rażących błędów tatuatorskich. Ty, racja! Nie gadaj! Kuźwa, ja powinnam reklamację teraz to powinnam reklamację. Ta twoja ważka po prostu... Wiesz, jak stawiasz krok, to twoja ważka idzie ja dupą wiem, do przodu. Bo on robi lustrzane odbicie na kalce rysowej. Ja nie wiem, jak kalka działa. Odpadłem jak tynk ze ściany.